Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę na to, że te słowa, które tutaj są na tablicy, nie do końca są poprawne. I'm not a dietitian. Nie jestem dietetykiem. So I'm not a professor of dietetics. Nie jestem profesorem dietetyki. I'm a nutritionist. Jestem specjalistą do spraw odżywiania. But the people who made this did not know the difference. Ale osoby, które przygotowywały te prezentacje, niestety nie wiedziały, że jest różnica. I'm a physician with advanced training in nutrition. Jestem lekarzem i specjalizuję się w odżywianiu. There's three kinds of nutritionists. Są trzy rodzaje specjalistów do spraw odżywiania. There's the biochemist who works with rats. Są biochemicy, którzy pracują ze szczurami. There's the gastroenterologist who works with people who have diseases of the stomach. Są specjaliści do spraw gastrologii, którzy pracują z pacjentami mającymi problemy z żołądkiem. But I'm another kind. Ale ja jestem innym rodzajem specjalistów do spraw odżywiania. I'm a public health nutritionist. Ja się zajmuję sprawami zdrowia publicznego. That means I'm supposed to keep everybody from having heart attack. Więc tak naprawdę moim zadaniem jest zapobieganie pojawianiu się zawału serca. And that's not easy. I to wcale nie jest proste. Okay. But my job is mostly health education to help people understand how to live. Ale tak naprawdę moje zadanie polega na tym, aby edukować ludzi po to, aby wiedzieli, w jaki sposób powinni żyć, żeby żyć dłużej. So if you have heart attack, that's my fault. Więc tak naprawdę, jeżeli będziecie mieli zawał serca, to moja wina. Ja jestem tutaj po to, aby nauczyć was czynników ryzyka, tak abyście nie mieli zawału serca. Dzisiaj będę po pierwsze mówił na temat witaminy D. When we think about bones and osteoporosis, zawsze kiedy myślimy o kościach i osteoporozie, we have to think about protein. Musimy pamiętać o białku. We think about vitamin D. Powinniśmy pamiętać o witaminie D. We think about calcium. O wapniu. We think about vitamin K. O witaminie K. We think about vitamin A. O witaminie A. We think about boron. O borze. These are all factors that have to do with it. To są wszystkie czynniki, które mają właśnie związek z kością. Of course, exercise is the most important of all. Tak naprawdę z tych wszystkich elementów, które właśnie wymieniłem, ćwiczenia są najważniejsze. Now, in Poland, many people do not get enough vitamin D. W Polsce okazuje się, że wiele osób nie ma wystarczającego poziomu witaminy D w organizmie. We don't have enough sunshine. Bo nie ma wystarczającej ilości słońca. In the United States, anybody in latitude above New York City or Washington D.C., they are likely to be deficient in vitamin D. W Stanach Zjednoczonych sytuacja wygląda w taki sposób, że osoby, które żyją powyżej wysokości, szerokości geograficznej mniej więcej Nowego Jorku, też mają niedobór witaminy D. Now, I used to work hard outside in the garden. Kiedyś dużo pracowałem w ogródku. I got real red in the face from sunshine. Robiłem się czerwony na twarzy właśnie przez słońce. But my vitamin D blood levels were very low. Ale poziom witaminy D we krwi w moim przypadku był bardzo niski. Now I can explain that because of my age. Mogę to wyjaśnić właśnie tym, że już jestem starszą osobą. The sun hits the skin. Kiedy słońce dotyka skóry, powinno mieć wpływ na cholesterol tak naprawdę. But at my age, the skin's working at half speed. Ale tak naprawdę w moim wieku skóra już funkcjonuje o połowę słabiej. Then it has to go to the liver. Następnie powinna się dostać do wątroby. Gets changed there. I tam dochodzi do pewnych zmian. And at my age, my liver's working at half speed. I tak naprawdę w moim wieku również wątroba działa już połowicznie. Then it goes to the kidneys. Następnie dostaje się do nerek. It gets changed there. I też przechodzi pewne zmiany. Into what we call vitamin D, which is a hormone, really. Witaminę D, która tak naprawdę jest hormonem. And at my age, my kidneys are working half speed. I tak naprawdę w moim wieku również moje nerki pracują z połowiczną prędkością. So I can explain at my age why I have low vitamin D in the blood. Więc tak naprawdę w moim wieku jestem w stanie wytłumaczyć to, dlaczego poziom witaminy D w moim organizmie jest za niski. A mam pewnych przyjaciół, którzy są lekarzami i oni wyjechali, żeby budować nowy dom.
They were outdoors in the sun. Oni byli na zewnątrz, spędzali czas na słońcu. They were young people. I byli to młodzi ludzie. They still had low vitamin D. I oni również mieli niski poziom witaminy D. Why? Dlaczego? We don't know. Nie wiemy. That's why we ask for more money for research. Dlatego właśnie prosimy o większe fundusze na badania w tym temacie. There's more money being spent on vitamin D research now than almost anything else. Tak naprawdę w obecnych czasach więcej pieniędzy wydaje się na badania związane z witaminą D niż cokolwiek innego. You don't know if you're deficient in vitamin D unless you have a blood test. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy mamy niedobór witaminy D, dopóki nie zostaną przeprowadzone badania krwi. Now let's look at where vitamin D comes from. Przyjrzyjmy się kilku faktom skąd, na temat tego, skąd pochodzi witamina D. There's two kinds, vitamin D2 and vitamin D3. Są dwa rodzaje witaminy D, witamina D2 i witamina D3. Now, vitamin D3 comes from ultraviolet irradiation of the lanolin, or the grease in the wool of the sheep. Witamina D3 powstaje w wyniku promieniowania UV, które przekształca się właśnie w lanolinę. That's an animal product. I to jest wynik, jest to pochodzenia zwierzęcego. Now, the vegan probably prefers vitamin D2. Dlatego weganie prawdopodobnie preferują witaminę D2. That's ultraviolet irradiation of ergosterol from yeast. I jakby witamina D2 pochodzi z promieniowania UV, ale z drożdży i jest to źródło roślinne. So, in general, we get vitamin D from the sunshine. Więc tak naprawdę ogólnie nasz organizm dostaje witaminę D ze słońca. We used to, when we worked outside. Kiedyś więcej pracowaliśmy na zewnątrz. Now we work inside. A teraz pracujemy w środku. And that doesn't get through the windows. I słońce nie przedostaje się przez szyby. So we aren't getting the vitamin D. Więc po prostu nie dostarczamy sobie wystarczającej ilości witaminy D. Then people go out to the beach. Później ludzie idą na plażę. First thing they do is put on sunscreen. I pierwszą rzecz, którą robią, to nakładają na skórę filtry. Which they shouldn't do. To jest coś, czego nie powinni robić. At least for 30 minutes. Przynajmniej nie przez pierwsze 40 minut. Then they can put it on. Później powinni nałożyć filtry. But we need some sunshine. Bo po prostu potrzebujemy słońca. Now, you can get vitamin D if you concentrate the oils from fish livers. Możemy uzyskać witaminę D przy skoncentrowaniu olejów z wątroby rybiej. Kiedy byłem małym chłopcem, właśnie to podawała mi moja mama. Cod liver oil. Olej z wątroby dorsza. Now, the doctor doesn't give you that today. W dzisiejszych czasach lekarze już tego nie podają. Because you get a big dose of cholesterol with it. Bo razem z tym tak naprawdę dostarczamy do organizmu dużą ilość cholesterolu. Now, in some countries they add it to foods. W niektórych krajach dodaje się witaminę D do pokarmów. In the United States it's added to milk. Na przykład w Stanach Zjednoczonych witamina D dodawana jest do mleka. But not very much. Ale nie dużo. In England they may add it to butter. W Anglii dodaje się witaminę D do masła. Now, which is better, vitamin D2 or D3? Która jest lepsza, witamina D2 czy witamina D3? We think vitamin D3 is more effective. Uważamy, że witamina D3 jest bardziej skuteczna. At least if you're going to take a big dose once a week, you should be from vitamin D3. Jeżeli decydujecie się na przyjmowanie dużej dawki raz w tygodniu, lepiej sięgnąć po witaminę D3. Now, can you get too much sunshine and get too much vitamin D from sunshine? Czy jest możliwe dostarczenie zbyt dużej ilości witaminy D właśnie dzięki promieniom słonecznym? No, you can't. Nie, nie jest to możliwe. Unusual vitamin. To jest dość nadzwyczajna witamina. If you get too much, the sunshine destroys it. To jest ciekawe, że jeżeli jest jej za dużo, to słońce samo ją niszczy. The sunshine is needed to make it, but if you get too much, it'll destroy it. Unusual vitamin. Naprawdę niesamowita witamina, bo słońce jest potrzebne, abyśmy mieli witaminę D, ale jeżeli mamy za dużo, to słońce stanie ją zniszczyć. Now you can get too much sunshine and get a cancer, skin cancer. Oczywiście możemy mieć za dużo słońca i może to doprowadzić do pojawienia się raka skóry. Australia is the skin cancer center of the world. Australia jest centrum świata, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe skóry. So they've told everybody, keep away from the sunshine. Więc wszystkim mówi się, żeby trzymali się z daleka od słońca. Now they have many of them vitamin D deficient. Ale teraz wielu z nich tak naprawdę ma niedobory witaminy D. And so they have to tell them,
a little bit differently what to do to get the deed. Więc obecnie muszą im przekazywać trochę w inny sposób informacje, co powinni robić, żeby mieć wystarczającą ilość witaminy D. So we have to be worried, we worry a little bit about the skin cancer. Troszeczkę obawiamy się, jeżeli chodzi o kwestię raka skóry. But usually you can see it. Ale tak naprawdę zazwyczaj go widać. And you can cut it out. I można go wyciąć. I've had three. Ja miałem trzy. One here. Jeden tutaj. One there. Jeden tam. One there. I jeden tutaj. But I had to cut it out. Ale oni je wycięli. So it doesn't cause any problem. Więc tak naprawdę tego rodzaju dolegliwości nie powodują problemów. Kind of skin cancer that's bad, melanoma. Jest jeden rodzaj raka skóry, który jest bardzo problematyczny, jest to czerniak. They say sunlight might make that bad. I okazuje się, że słońce może właśnie jeszcze pogorszyć stan. But we've had black people who had it on the sole of their foot. Ale okazuje się, że w przypadku niektórych osób czarnoskórych czerniaki występują na piętach. That couldn't come from the sunshine. I oczywiście niemożliwe jest, żeby były spowodowane słońcem. But that is a dangerous type of skin. Ale to jest dosyć niebezpieczny rodzaj raka skóry. Now let's go a little further. Przejdźmy dalej. Vitamin D is important. Witamina D jest ważna. In absorption of calcium. Jeżeli chodzi o wchłanianie wapnia. If you don't have much vitamin D in your blood, you'll absorb only about 10% of the calcium. If you have lots, you can absorb 30-40%. Okazuje się, że jeżeli mamy wystarczającą ilość witaminy D we krwi, wapń, który spożywamy, będzie się wchłaniał w 30-40%. Natomiast jeżeli mamy mało, to będzie się wchłaniało tylko 10%. Let's see. Now, the blood level, what should it be? Jaki powinien być poziom witaminy D we krwi? The laboratory checks for vitamin D2 and vitamin D3 and combines the two. W laboratoriach sprawdza się ilość witaminy D2, ilość witaminy D3 i łączy je ze sobą. That should be at least 20 nanograms per milliliter. Odpowiednia ilość to przynajmniej 20 nanogramów na mililitr. But the Osteoporosis Society said for the best bone development you should get it up to 30. Ale Stowarzyszenie do Spraw Osteoporozy stwierdza, że tak naprawdę, żeby mieć zdrowe kości, powinno to być 30 nanogramów na mililitr. Now, this business of osteoporosis is a diagnosis by definition. Tak naprawdę osteoporoza jest diagnozowana na podstawie definicji. The World Health Organization made the definition. To Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła pewną definicję. The definition is, i definicja jest następująca. If my bones are not as dense by 2.5 standard deviations different than a 30-year-old, then I have osteoporosis. Jeżeli gęstość moich kości nie jest wystarczająca, wtedy dochodzi do osteoporozy. Okay. Now that's not fair to compare me to a 30-year-old. I oczywiście jest to niesprawiedliwe, jeżeli osoba starsza jest porównywana do osoby 30-letniej. They call that the T-score. Jest to nazywane T-score. They need to compare me with 90-year-old people. Ja powinienem być porównywany z osobami, które mają 90 lat. That's called the Z-score. I to jest Z-score. And that would be fair. I to byłoby w porządku. But they say when you get to be 80 or older, they never do that anymore. Ale tak naprawdę twierdzą, że osoby powyżej 80 roku życia już nie powinny być poddawane takim badaniom. Now, my blood D levels were low. Mój poziom witaminy D we krwi był niski. So I took the pills. Więc przyjmowałem tabletki. I can't fight it in any food in any quantity. I okazuje się, że w pokarmach nie ma wystarczającej ilości witaminy D. It can be a little bit in egg yolk. Troszkę witaminy D może być w żółtku jajka. Little bit of mushroom. Troszkę w grzybach. Small amounts. Tak naprawdę niewielkie ilości. Not enough to count. Nie wystarczające, żeby miały znaczenie. In general, we want you to get your nutrition from food, not from supplements. Zazwyczaj zakładamy właśnie, żeby nasze składniki odżywcze, które dostarczamy organizmowi, pochodziły z pokarmów, a nie z suplementów. But with vitamin D, you have to get it from the supplement. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o witaminę D, potrzebujemy suplementów. The doctor gave me 40,000 international units once a week. Lekarz zalecił mi przyjmowanie 40 tysięcy jednostek międzynarodowych. Most doctors don't give you that much anymore.
Większość lekarzy nie zaleca przyjmowania takiej dawki. But they'll give you 1 to 3,000. Oni będą, every day, 1 to 3,000 every day. Oni będą zalecali 1 do 3 tysięcy każdego dnia. Now you can get toxicity by too much vitamin D. Może się okazać, że dojdzie do pojawienia się toksyczności w waszym organizmie, jeżeli będzie za dużo witaminy D. Ale musi to być przynajmniej 10 tysięcy jednostek międzynarodowych, aby właśnie do tego doszło. Nikt zazwyczaj nie zaleca przyjmowania takiej dawki. Now, 75% of the difference in bone mineral density is heredity. 75%, jeżeli chodzi o gęstość kości, to tak naprawdę 75% zależy od czynników genetycznych. More than 90% of the fractures in older people is because they fell. Około 90% upadków, które się pojawiają u starszych osób, złamań, które się pojawiają u starszych osób, właśnie wynika z upadków. If you fall one side or the other, you'll break a hip. Jeżeli upadniecie w jedną albo w drugą stronę, możecie złamać kość biodrową. So they put hip pads on people trying to protect them. Więc zakłada się pewnego rodzaju zabezpieczenie na biodra, aby je chronić. The only problem was when they fell, they forgot that day to wear the hip pad. Ale zazwyczaj okazywało się, że kiedy te osoby starsze upadały, to właśnie tego dnia zapominały zakładać to zabezpieczenie. So they stopped doing that. Więc już przestali to robić. Now, if you fall forward or backward, you're more apt to break your back, the vertebra. Jeżeli upadacie do przodu albo do tyłu, to bardziej prawdopodobne jest złamanie kręgów, kręgosłupa. Now they have some good medicines you can take once a year even to clear this vitamin D problem, osteoporosis problem. Są pewne dobre leki, które można przyjmować nawet tylko raz w roku, żeby poradzić sobie z problemem związanym z witaminą D i osteoporozą. The doctor wanted me to take medicines regularly. Lekarz chciał, abym ja przyjmował leki regularnie. I said, what's my chance for hip fracture next year? A ja zapytałam go, jaka jest szansa na to, że złamie sobie biodro w przyszłym roku. He said 5%. Powiedział mi, że 5%. I said, good, that's 95% chance I won't have it. Ja powiedziałem, że to dobrze, bo tak naprawdę jest 95% szans, że nie złamie sobie kości biodrowej. So I did decline the medicine. Więc zdecydowałem się nie przyjmować leku. But they usually want you to take pills, but at least vitamin D. Ale zazwyczaj lekarze chcą, abyście przyjmowali leki, przynajmniej witaminę D. Now, if vitamin D had only to do with the bones, I wouldn't be so concerned. Jeżeli witamina D miałaby wpływ tylko na kości, to nie martwiłbym się aż tak bardzo. But it has to do with other things too. Ale witamina D ma wpływ również na inne rzeczy. It has to do with cancer risk. Ma również związek z ryzykiem chorób nowotworowych. When the serum levels were below 20 nanograms, jeżeli poziom był poniżej 20 nanogramów w surowicy, there was an increase in colon and prostate and breast cancer by 30 to 50%. Ryzyko wystąpienia raka jelita lub raka prostaty było powiększone o 30 do 50%. And that scares me much more. I to mnie o wiele bardziej przeraża. Okay, then the bone stuff. Niż nawet te problemy związane z kośćmi. Okay. Now, hypertension is another thing. Nadciśnienie to kolejny problem. They took people with high blood pressure. Zaproszono do badania osoby z nadciśnieniem. Took them into one of these tanning salons. I zaprowadzono ich do solarium. Now, the ultraviolet bulb. Żarówka ultrafioletowa, you, która cię opala, does not raise your blood D very much. Oczywiście nie podnosi witaminy D we krwi. So they changed the bowl. Więc zmienili żarówkę. To get the kind that doesn't tan you much, but raises your blood D levels. Która tak naprawdę nie opala naszej skóry, ale doprowadza do podniesienia poziomu witaminy D. And with just a few minutes, 3 times a week, their blood pressure came down as their vitamin D in the blood went up. I okazało się, że kiedy byli poddawani tego rodzaju naświetlaniu kilka razy w tygodniu, zaledwie kilka minut, podwyższył się poziom witaminy D. So, the D is not only have to do with bones, it has to do with cancer risk, it has to do with
Hypertension and heart attack risk. Witamina D, jak widać, nie tylko ma związek z kośćmi, ale również z nadciśnieniem, z ryzykiem wystąpienia chorób nowotworowych. And they've discovered now increases the risk of diabetes. I okazuje się, że również jej brak podnosi ryzyko wystąpienia cukrzycy. Now, in Libya, w Libii I was there doing a nutrition survey for our government. Byłem tam przez jakiś czas i przeprowadzałem ankietę dotyczącą odżywiania dla naszego rządu. I dzieci tam noszone są przez matki na plecach. I są owinięte dużą ilością ubrań. Nie mają słońca. A gołe były tylko nóżki. Miały krzywice. Vitamin D deficiency. Okazało się, że miały niedobór witaminy D. As soon as they got old enough to get off their mother's back. Jak tylko były na tyle duże, żeby już nie musiały być noszone przez mamę na plecach. And run around in the sunshine without any clothes. I biegały sobie na słońcu i nie miały na sobie żadnych ubrań. The rickets cleared up. Krzywica ustąpiła. They got plenty of vitamin D. I mieli wystarczającą ilość witaminy D. So this vitamin D thing is related to a lot of different things. Więc kwestia witaminy D jest związana z różnymi rzeczami. So how much do we need? Jak dużo witaminy D potrzebujemy? We recommend at least 30 minutes of sunshine a day. Zalecamy około 30 minut, przynajmniej 30 minut słońca dziennie. But even with some people that doesn't do it. Ale okazuje się, że w przypadku niektórych ludzi to nie wystarczy. That's why we think you need a blood test to find out. Dlatego właśnie zalecamy przeprowadzanie badań krwi, aby się dowiedzieć, jaki jest poziom witaminy D. Obecnie podnosi się ilość zalecanej, podnosi się dawkę witaminy D. Ale jest wiele ludzi, którzy tak naprawdę po prostu nie mają wystarczającej ilości słońca. Widzieliście pewnie muzułmańskie kobiety, które są tak przykryte, że widać im tylko oczy. One nie dostarczają sobie wystarczającej ilości słońca. Black people can't utilize that sunshine. Ludzie ciemnoskórzy też mogą mieć problemy w tym temacie. So, we need to get the sunshine on our skin. Musimy mieć słońce tak, aby dotykało naszej skóry. But if you have dark skin, it's not going to do you much good unless you get an awful lot of sunshine. Ale jeżeli macie ciemną skórę, to nawet słońca na skórze może nie być wystarczające. Now, they took some women who were nursing their babies. Zaproszono do badania kobiety, które karmiły dzieci. They gave them some supplements of vitamin D2 for 3 months. I przez 3 miesiące podawano im suplementy witaminy D3. The blood levels came up a little, but not up to where they should be. I poziom witaminy D się podniósł, ale nie do takiego poziomu, jaki powinien być. It was suggested they needed sunshine besides the vitamin D2. Okazało się, że potrzebują nie tylko suplementów witaminy D, ale również słońca. So there's some basis for getting the natural sunshine besides the pill. Więc prawda jest taka, że oprócz tabletek potrzebujemy słońca. So the big deal is sunshine. Więc słońce jest bardzo ważne. Have a blood test. If you don't get enough, you have to take the pill. Powinniśmy przeprowadzać sobie badania krwi i sprawdzać, czy mamy odpowiedni poziom witaminy D. Jeżeli nie jest odpowiedni, powinniśmy przyjmować suplementy. About 2 million people get osteoporosis here. Około 2 miliony ludzi ma osteoporozę. 2 million women in the world have osteoporosis. 2 miliony kobiet na świecie ma osteoporozę. I oczywiście im osoby są starsze, tym liczba procentowa jest wyższa. 2/3 osób w wieku 80 lat mają osteoporozę. W każdym roku dochodzi do około 9 milionów złamań. Over age 50, 1 in 3 women and 1 in 5 men will have fractures. Powyżej 50 roku życia jedna na 3 kobiety i jeden na 5 mężczyzn będzie miał złamania. A woman has the same chance of dying from a fracture as she does from dying from breast cancer. W przypadku kobiet ryzyko śmierci z powodu złamania jest takie same jak ryzyko śmierci z powodu raka piersi. So it's quite important. To jest dosyć ważne. Within a year of a hip fracture,
Jeżeli chodzi o złamania kości biodrowej, to poziom śmiertelności wynosi około 20%. With the reduced function in 50%. Jeżeli dochodzi dodatkowo do tego do ograniczenia funkcji, to jest to około 50%. One third of these people with hip fractures within a year are in a nursing home being cared for. Jedna trzecia tych osób, które miały złamania kości biodrowej, w ciągu roku trafia do domów opieki. Now, most of the problem is heredity. Most of the problem is heredity. Większość tych problemów wynika z dziedziczności. But we still think we can prevent maybe half of these fractures. Ale mimo tego nadal uważamy, że jest możliwość zapobiegania około połowie tych złamań. The diagnosis by looking at your bones, the density of your bones. Diagnoza polega na obserwowaniu gęstości kości. They do this dual X-ray business. Przeprowadzone są badania rentgenowskie, tak jak tutaj mamy na tablicy. Determine your T-score. I określana jest wartość T-score. And then by definition, they can tell if you have osteoporosis. I oczywiście według definicji oni są w stanie powiedzieć, czy mają Państwo osteoporozę. But the problem is, ale problem polega na tym, that's not a good test for fracture risk. Ale tego rodzaju badanie nie sprawdza dobrze ryzyka złamania. They took a group of women who had fractures. Wzięto do badania grupę kobiet, które miały złamania. And 82% if you checked for the T-score would not have been diagnosed as having osteoporosis. I 82% tych osób, u których sprawdzono właśnie wartość T-score, nie miałoby stwierdzonej osteoporozy. Now to prevent it, you need weight-bearing exercises. Aby zapobiec złamaniom, potrzebujemy ćwiczenia, które wymagają użycia ciężarków. Swimming doesn't do that. I pływanie nie wystarczy. They took infants of 6 months of age. Do badania zaproszono niemowlęta w wieku 6 miesięcy. Had them do some motor activity. I te niemowlęta wykonywały pewne czynności motoryczne. Next 18 months every day. Przez okres 18 miesięcy każdego dnia. And their bones got bigger and denser than the ones who didn't do it. I okazało się, że ich kości były większe i ich gęstość była wyższa w porównaniu do dzieci, które nie wykonywały tych czynności. Now what about calcium? A co jeśli chodzi o wapń? Vegans don't get as much calcium because they aren't using milk. Weganie nie dostarczają sobie aż tyle wapnia, ponieważ nie używają mleka. They have 37% more fractures. Mają około 37% więcej złamań. Unless they get 525 milligrams of calcium a day. Chyba że dziennie dostarczają sobie 525 mg wapnia. Those that got that much have no more fractures. Weganie, którzy dostarczali sobie taką ilość, nie mieli złamań. Now the World Health Organization says you need 500 milligrams a day. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca właśnie ilość 500 gramów. United States, they're bigger than everything. W Stanach Zjednoczonych wszystko jest większe. They say 1100 a day. Mówią, że powinno to być 1100-1200 mg. I helped make the recommendation of how much it should be for our allies of the United States. Uważam, że to powinna być rekomendacja dla sojuszników Stanów Zjednoczonych. I recommend a lower level. Ale ogólnie zalecam niższą dawkę. You know what it would cost to have dairies in every country of the world? Ile by to kosztowało, żeby te wszystkie krowy były we wszystkich krajach świata? I mean, impossible. To jest niemożliwe. We gotta figure out another way. Musimy tak naprawdę opracować inną metodę. So how can we get our calcium here in Poland? I jak możemy zapewnić sobie wapń tutaj w Polsce? Most important way. Najważniejszy sposób. Cut your salt intake in half. Obniżcie ilość spożywanej soli o połowę. That means you will reabsorb our calcium acidic excreta in the urine. W ten sposób będziecie wchłaniać większą ilość wapnia, zamiast wydalać ją razem z moczem. It will be the equivalent of taking 900 milligrams of calcium a day. Tak naprawdę będzie to tyle samo, jakbyśmy przyjmowali 900 mg w postaci tabletki. So that's the number one thing to do. Więc to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Where else can we get our calcium? Skąd jeszcze możemy wziąć wapń?
Slovakia, they said we eat a lot of poppy seeds. W Słowacji zalecają spożywanie dużej ilości maku. But you know, there's a lot of oxalic acid. Ale jest tam. There's a lot of oxalic acid in poppy seeds. Oxalic acid. Jest tam dużo kwasu szczawiowego. Tak samo jak w przypadku szpinaku. Because of the oxalic acid. Z powodu kwasu szczawiowego. You get an insoluble salt form, calcium oxalate. Ten wapń, który dostarczamy do organizmu, się utlenia. And that's not absorbency. I w takim razie on się nie wchłania. So only 5.1% of the calcium in spinach is absorbed. Więc tak naprawdę tylko 5,1% wapnia zawartego w szpinaku jest wchłaniane przez nasz organizm. By the way, the young girls need to think about this when they're 13, 14 years of age. Młode dziewczyny powinny o tym myśleć, kiedy mają 13-14 lat. They can absorb a lot of the calcium. One wtedy wchłaniają dużo wapnia. When they get to be 19 or 20, they absorb maybe only 5%. Bo kiedy mają 80-90 lat, już wchłaniają tylko 5%. Tylko 5%. So it's the young children that need to do all this thing and get it done right when they're young. A więc tak naprawdę trzeba pamiętać o tym w młodym wieku, żeby dostarczać sobie wystarczającą ilość wapnia. Okay. Now what about milk? A co jeśli chodzi o mleko? It has calcium. Ono zawiera wapń. It's a good source of calcium. To jest dobre źródło wapnia. But whole milk can give you a heart attack too. Ale oczywiście pełnotłuste mleko może doprowadzić do zawału serca. I came from China. Ja przyjechałem z Chin. The milk we there, that we bought there, mleko, które tam kupowaliśmy, had to be boiled. Musiało być gotowane. It didn't taste very good. I ono nie smakowało zbyt dobrze. And then they add water to it to get more money. Dodawano do niego też wodę, żeby to się bardziej opłacało. We just put a specific gravity gadget in it to see how much water they had. Sprawdzaliśmy w pewien sposób właśnie, ile wody było dodawane do mleka. So that boiled milk didn't taste very good. I takie gotowane mleko nie smakowało zbyt dobrze. We came to this country, the United States, and we loved the fresh milk. Przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych i świeże mleko bardzo nam smakowało. To show how our family liked milk. Żeby wam pokazać, jak bardzo w naszej rodzinie smakowało mleko. We were driving from Portland going east across the country. Z Portland jechaliśmy przez kraj w stronę wschodnią. We stopped at the gas station to have the car serviced. I zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, żeby mieć obsłużony samochód. Those were the days we had service stations, you know, they wipe your windows and check your oil. Wtedy na stacjach benzynowych właśnie była taka obsługa, że myli wam okna, sprawdzali opony. And we walked into the cafe one at a time for breakfast. I chodziliśmy sobie do kawiarenek na śniadanie. My mother first. Wtedy akurat moja mama poszła pierwsza. The waitress said, "What would you like?" I kelnerka zapytała jej, co chciałaby. I'm not hungry, just give me a glass of milk. Nie jestem za bardzo głodna, podaj mi proszę szklankę mleka. My brother went in next. Następnie wszedł mój brat. What would you like? Co sobie pan życzy? I'm not very hungry, just give me two cups of milk. Nie jestem zbyt głodny, proszę mi podać dwie szklanki mleka. My father and I came in together. Następnie weszliśmy ja z tatą. Before we even sat down at the table. Zanim jeszcze usiedliśmy przy stole, the waitress came to us. Podeszła do nas kelnerka. She said, "What would you like to have?" I zapytała nas, co byśmy chcieli zjeść. I looked at my father. Ja popatrzyłem na tatę. I said, "You know, we're not really hungry." Powiedziałam, że tak naprawdę nie jesteśmy głodni. Proszę nam każdemu z nas podać litr mleka. No to pokazuje Państwu, jak bardzo nasza rodzina uwielbiała mleko. Uczęszczałem na zajęcia na Uniwersytecie Harvardu. Byłem bardzo szczupły. Moja mama powiedziała, że nie możesz mówić na temat zdrowia. Po prostu jesteś za chudy. I said, "Mom, I'm just studying it, so when I get healthy looking, then I can talk about it." Ja na razie się tylko uczę, jak zacznę zdrowo wyglądać, to będę mógł o tym mówić. But I thought at Harvard, this is the time now to gain weight. I właśnie kiedy byłem na Harvardzie, pomyślałem sobie, że to jest najwyższy czas, żeby troszkę przybrać na wadze. I drank 2 liters of whole milk every day. Każdego dnia piłem 2 litry pełnotłustego mleka. I gained about 20 kilos. Przybrałem około 20 kilogramów.
My blood cholesterol. What way, way out? Poziom cholesterolu we krwi był o wiele, wiele za wysoki. I w latach 50. Tak naprawdę dopiero zaczynaliśmy badania w temacie cholesterolu. Więc ja ogólnie uczę ludzi, w jaki sposób mogą obniżyć poziom cholesterolu, właśnie unikając pełnotłustego mleka. Bałem się kolejnego badania. Bo jeżeli by się okazało, że nie udało mi się obniżyć poziomu cholesterolu na moim własnym programie, tak naprawdę mógłbym po prostu wyjechać z kraju. Ale przestałem jeść margarynę. Nie byłem za bardzo przyzwyczajony do jedzenia sera, więc to nie było problemem. Wcześniej jadałem jajka, ale przestałem jeść jajka. Pomyślałem sobie, że prawdopodobnie mógłbym używać mleko odtłuszczone, ale po prostu przestałem pić mleko. My blood cholesterol came right down to normal. I poziom cholesterolu obniżył się właśnie do normy. So I know what the fat of milk can do to you. Więc ja wiem osobiście, co tłuszcz w mleku może wam zrobić. I've had personal experience with it. Miałem swoje osobiste doświadczenie z tym. Okay. So, this business of getting lots of calcium from milk may not be the right way to go. Więc tak naprawdę dostarczanie sobie odpowiedniej ilości wapnia z mleka to niekoniecznie jest najlepszy sposób. 43% of American women are taking calcium supplements. 43% kobiet w Stanach Zjednoczonych przyjmuje suplementy wapnia. It increases the risk of heart attack. I to zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca. W niewielkiej ilości. Just a heart attack. To mały problem, po prostu zawał serca. So, nutritionists recommend get your calcium in food, not by supplements. Więc specjaliści do spraw odżywiania zalecają, aby dostarczać do organizmu wapń w postaci pokarmu, a nie suplementów. The Maasai tribe over there in Africa. Plemię Masajów w Afryce. They are getting loads of calcium, lots of it. Oni sobie dostarczają dużo wapnia. So, that's not the problem. Więc to nie jest problem. It's a supplement, the problem. Problemy są suplementy. So the recommendation is get calcium from food, not from the supplement. Więc zalecenie jest takie, abyśmy dostarczali sobie wapń z pokarmów, a nie z suplementów. So we thought of another milk. Więc pomyśleliśmy o innym mleku. Hemp milk. Have you heard of hemp milk? Mleko z konopi. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o mleku z konopi. Cannabis? Yeah. Konopia. From the seed. Z nasienia. They make a milk. Przygotowywane jest mleko. And it has more calcium in it than cow's milk. Więc w tych nasionkach jest więcej wapnia niż w mleku krowi. But I checked on it. I ja to sprawdzałem. The seed has quite a bit of oxalic acid. Niestety te nasionka też zawierają kwas szczawiowy. So I don't think really we can recommend that as your source of calcium. Więc niestety też nie bardzo możemy to zalecać jako źródło wapnia. Now, most milk substitutes that add calcium to it. W przypadku większości substytutów, jeżeli chodzi o mleko, to dodaje się do nich wapń. So if you use a substitute milk, you'd get calcium. Jeżeli korzystają Państwo z takich substytutów, to również może się okazać, że jest w nich dodany wapń. Tofu is often made solid with calcium. Jeżeli produkowane jest tofu, to bardzo często utwardza się je właśnie przy użyciu wapnia. That would be a good source. To jest dobre źródło. But it's fairly expensive. Ale drogie. And I've watched how people eat over here. A ja obserwowałem, jak tutaj ludzie jedzą. They don't eat tofu like I do. I nie jedzą tyle tofu, co ja. I go and buy a kilo or two at a time. I ja za jednym razem kupuję kilogram albo dwa kilogramy tofu. They have little strips to flavor the food. Tutaj dodaje się pewne dodatki, żeby nadać smaku tofu. And you know, in Poland, they use less milk than any of the European countries. W Polsce używa się mniej mleka niż w jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej. So I'm anxious to find out where the people are getting their calcium from. Więc ja się zastanawiam, skąd ludzie w Polsce dostarczają sobie wapń. Now here's why we need some calcium. To są powody, dla których potrzebujemy wapń. Colon cancer is less if you get calcium.
Jeżeli nie dostarczamy sobie wystarczającą ilość wapnia, jest niższe ryzyko wystąpienia raka jelita. Milk reduces the risk because of the calcium. Mleko właśnie obniża ryzyko wystąpienia raka jelita dzięki wapniowi. Soy milk enriched with calcium does it even better. A mleko sojowe, które jest wzbogacone w wapń, wykonuje jeszcze lepszą robotę. The other thing is blood pressure. Kolejna kwestia to jest ciśnienie krwi. The DASH program showed that milk lowered the blood pressure because of the calcium. Program DASH udowodnił, że mleko obniżyło ciśnienie krwi właśnie dzięki zawartości wapnia. But the soy milk with the added calcium does better. Ale sojowe mleko, tak jak wspominaliśmy, wzbogacone o wapń, wykonuje jeszcze lepszą pracę. So you have broken bone problem. Więc mamy problem ze złamaniami kości. You have colon cancer problem. Możemy mieć problem z rakiem jelita. And you have blood pressure problem. I problem z ciśnieniem krwi. So we're trying to figure out how do we recommend how to get the calcium. Więc teraz zastanawiamy się nad tym, co powinniśmy zalecać jako sposób pozyskiwania wapnia. Most important recommendation is cut down your salt in half. Najważniejsze zalecenie, jakie mamy na ten moment, to ograniczenie ilości spożywanej soli o połowę. Okay. Now there's other good sources. Są inne dobre źródła. Spinach is no good. Szpinak nie jest za dobry. But Chinese greens are excellent. Ale chińska zielenina jest super. It's well absorbed. Ona bardzo dobrze się, wapń w niej zawarty dobrze się wchłania. Bok choy. Bok choy. It's very well absorbed from bok choy. Wapń jest zawarty w bok choy, bardzo dobrze się wchłania. Almonds are a good source. Bardzo dobrym źródłem są migdały. But I'm trying to do a study here in Poland right now, asking people what foods they eat, trying to get an idea of where the calcium is coming from. Ja teraz, jak jestem w Polsce, próbuję przeprowadzić takie małe badanie i właśnie pytam ludzi, jakie pokarmy jedzą, żeby się dowiedzieć, skąd dostarczają sobie wapń. I czasami czuję się zaniepokojony i nie chcę rozmawiać, obawiam się rozmawiać z dietetykami, aby dowiedzieć się, skąd ludzie dostarczają sobie wapń. Alright, another thing, it's protein. Kolejna kwestia, białko. You have to have the protein. Powinniśmy mieć wystarczającą ilość białka. Everybody has that. Każdy dostarcza sobie białka. Excepting some old people in nursing homes who have no appetite, they're getting skinny. Oprócz starszych osób, które przebywają w domach opieki i nie mają za bardzo apetytu, więc chudną. If I try to design a nutritional program, gdybym próbował opracować program związany z odżywianiem, to make you protein efficient, żeby był skuteczny, jeżeli chodzi o dostarczanie białka. But made sure you had enough to maintain ideal weight. I który zapewniałby odpowiednią ilość białka po to, żeby utrzymać odpowiednią masę ciała. It would be a very bizarre diet. To byłaby to dość dziwna dieta. Lots of oil, sugar. Dużo oleju, cukru. In other words, it's hard not to get enough protein if you maintain ideal body weight. Więc tak naprawdę nie trudno jest dostarczyć sobie odpowiednią ilość białka, jeżeli utrzymujemy normalną masę ciała. Now, we used to say, kiedyś mówiliśmy, that if you got a lot of milk and animal protein, you excreted more calcium in the urine. Kiedyś mówiliśmy, że jeżeli dostarczaliśmy organizmowi dużo białka z mleka i produktów pochodzenia zwierzęcego, to byłoby ono wypróżniane razem z moczem. And 99% of the calcium comes from the bones. A 99% wapnia pochodzi z kości. So we said you're destroying the bones. Więc powiedzieliśmy, że w ten sposób niszczycie kości. I used to say that myself. Ja tak kiedyś mówiłem. Now we find it isn't true. Ale teraz się okazuje, że nie jest to prawdą. Biggest studies beginning in 2002. Przeprowadzono badania, które rozpoczęły się w 2002 roku. Again in 2005. I ponownie w 2005. Put in journals I didn't read. Było ono opublikowane w pewnych magazynach, których ja akurat nie czytałem. And I didn't see it until come about 2009 when the big people in calcium talked about it. I dopiero ja się dowiedziałem o tych badaniach około 2009 roku, jak specjaliści w tym temacie zaczęli dużo na ten temat mówić. High protein, whether it's plant or animal, increases the excretion in the urine of wysokie spożycie białka, czy to pochodzącego z produktów roślinnych czy zwierzęcych, zwiększa wydalanie białka w moczu. But when they did bone studies at the same time, the bones were improving, not getting worse.
Ale okazało się, że kiedy prowadzono badania również w tym samym czasie nad kośćmi, to stan kości się poprawiał. They figured there was more absorption of the calcium in the intestines, that's why there was more to excrete. Okazało się, że po prostu jelita przyswajały większą ilość wapnia, mimo tego, że duża ilość była też wydalana. The studies were so good. Badania były tak dobre. I was afraid they're going to recommend everybody get more protein in their diet. Bałem się, że zaczną, że naukowcy zaczną polecać ludziom, aby spożywali więcej białka w diecie. And I don't think they should do that. I ja nie uważam, że tak powinno się robić. Does that damage the kidneys? Bo to szkodzi nerkom. The nephrologists say. Nefrolodzy mówią, that we can reduce kidney deaths 32% if we have less protein in the early stages of kidney disease. Mówią, że możemy obniżyć ryzyko chorób nerek o 32%, jeżeli będziemy ograniczać ilość spożywanego białka. Now that's pretty good. To jest dość dobrze. Because we don't know how to decrease kidney disease deaths. Bo po prostu nie wiemy, w jaki sposób możemy obniżyć występowanie chorób nerek. The Loma Linda studies. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Loma Linda. Of the Adventist vegetarians. Przeprowadzone było na wegetarianach adwentystach. Showed they had less than half as much kidney disease as the general population. Okazało się, że u nich występowanie chorób nerek było o połowę mniejsze niż ogólnie wśród innych ludzi. So I think the vegetarians are getting enough adequate protein. Więc okazuje się, i ja uważam, że wegetarianie dostarczają sobie wystarczającą ilość odpowiedniego białka. A uważam, że niewegetarianie dostarczają sobie za dużo. Lepiej by było, gdyby udało nam się zapobiegać temu, aby ludzie spożywali za dużo białka. Więc wczoraj zmierzyłem. Zmierzyłem pewne osoby, które ćwiczyły na siłowni. Oni chcą, żebyście budowali mięśnie. I zalecają spożywanie dużej ilości białka. Tuńczyka w puszce. Mleka. Więc to jest tak naprawdę nieodpowiedni sposób, żeby to robić. To powoduje choroby nerek. You see, 11% of the population in the United States has kidney disease. 11% osób w Stanach Zjednoczonych ma choroby nerek. 90% do not know it. I 90% z tych osób w ogóle o tym nie wie. Because the doctor doesn't diagnose it till the blood creatinine level goes up. Bo lekarz nie jest w stanie tego zdiagnozować, dopóki nie jest sprawdzone, że poziom kreatyniny we krwi rośnie. And that happens at the last stages of kidney disease. To dopiero się dzieje tak naprawdę już w końcowych stadiach chorób nerek. They need to figure out what the GFR is. Muszą określić, co to jest czynnik GFR. The glomerular filtration rate. They need to know if the kidneys are okay before they tell them to eat more protein. Muszą sprawdzić po prostu, czy nerki są w porządku, zanim zalecą spożywanie większej ilości białka. All right, now some other things we need to think about. Kolejne rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. Mówiliśmy już o białku, o witaminie D, o wapniu. Vitamin K improves the bones. Witamina K poprawia stan kości. Okay. So we need to think of what foods have vitamin K. Więc musimy się zastanowić nad tym, jakie pokarmy zawierają witaminę K. I think I have a list here somewhere. Myślę, że mam tutaj gdzieś listę takich pokarmów. Yes. Brussels sprouts. Kiełki brukselki. Spinach. Szpinak. You don't eat it for the calcium, but you eat it for the vitamin K. Nie musimy jeść szpinaku, żeby dostarczać sobie wapń, ale po to, żeby dostarczać witaminę K. Kale. Jarmuż. Dark lettuce. Ciemna sałata. Soy oil, canola oil. Olej sojowy, olej rzepakowy. High consumers of these foods have 30% less fractures. Osoby, które jedzą duże ilości tych pokarmów, mają o 30% niższe ryzyko wystąpienia złamań. You should think of vitamin A. Powinniście też pamiętać o witaminie A, that comes only from animal products. Która pochodzi tylko z produktów pochodzenia zwierzęcego. Vegetarians get beta-carotene, which in the body produces vitamin A. Wegetarianie dostarczają sobie beta-karotenu, który przekształca się we krwi w witaminę A. But taking vitamin A supplements destroys the bones.
Ale przyjmowanie suplementów witaminy A okazuje się, że niszczy kości. The people who do that have 40% greater risk of hip fractures. Osoby, które przyjmują suplementy witaminy A, mają o 30% większe ryzyko wystąpienia złamań kości udowej. We know another thing too. Boron helps the bones. Okazuje się, że pierwiastek bor również pomaga naszym kościom. But everybody's getting enough boron. Ale wszyscy dostarczają sobie normalnie wystarczającą ilość boru. Where do we get it from? Skąd możemy go wziąć? Apples. Z jabłek. Grapes. Winogron. Pears. Gruszek. Leafy greens. Z liściastej zieleniny. Legumes, the beans. Z roślin strączkowych. Okay. Alcohol, we don't destroy the bones. Wiemy, że alkohol niszczy kości. Now, I've given you everything you didn't want to know about osteoporosis. Powiedziałem wam wszystko, co tak naprawdę nie chcieliście wiedzieć na temat osteoporozy. Actually, we don't have a good test for fracture. We don't know what the fracture risk is. Nie mamy na ten moment żadnych dobrych metod sprawdzania ryzyka złamań. We need to figure out what test we can use to tell what your risk of fracture is. Musimy się zastanowić właśnie, jakie mogą być metody sprawdzania tego, jakie jest ryzyko złamań. But we know that people who exercise are better off. Ale na pewno wiemy, że osoby, które ćwiczą, mają się lepiej. That's the best prevention, better than the diet part. To jest lepszy sposób zapobiegania niż dieta. Only recently did we know how much D you needed, how much calcium you need, and how much protein you need. Only recently. Dopiero w ostatnim czasie się tak naprawdę dowiedzieliśmy, ile konkretnie potrzebujemy wapnia, witaminy D. So this studies done before oftentimes came out negative because one of the other three was not there in the right amount. Te badania, które były prowadzone wcześniej, po prostu nie pokazują rzeczywistego stanu, ponieważ jeden z tych czynników, które wymieniliśmy, nie był możliwy do sprawdzenia. Now our studies probably will be better because we can see if there are right amounts of all of these to prevent the osteoporosis. Na ten moment wyniki badań na pewno będą lepsze, bo będziemy w stanie określić, czy te czynniki, czy mamy wystarczającą ilość witaminy D, wapnia, białka. Czy mają Państwo jakieś pytania?